Czy jakieś wnioski formalne albo dowodowe na tym etapie postępowania, pani prokurator? Przełomu nie było. To drugi proces Adama Z. oskarżonego o zabójstwo Ewy Tylman w listopadzie 2015 roku. Za pierwszym razem został uniewinniony, lecz sąd apelacyjny uchylił ten wyrok i kazał proces powtórzyć. Dzisiaj sąd chciał przesłuchać trzech świadków, jednak nie stawili się na rozprawie. Sam oskarżony też dziś w sądzie się nie pojawił. To jest proces o odpowiedzialność karną Adama Z. I tak naprawdę wszystkie inne wątki poboczne powinny być wyłączone i przekazane prokuraturze do odrębnego prowadzenia. Jeszcze w sierpniu zdawało się, że proces zmierza do końca, ale pełnomocnik rodziny Ewy Tylman niespodziewanie zgłosił nowy wniosek dowodowy. Chodzi o SMS-y odczytane z telefonów przekazanych śledczym przez Krzysztofa Rutkowskiego, w których nieznane osoby pisały m.in. Zniszczycie mnie tak jak tę Ewę Tylman. Sąd zgodził się, że warto ustalić i przesłuchać autorów tych wiadomości. Tam się ktoś odnosi bezpośrednio do tej sprawy, do sprawy pani Tylman. Chodzi o zabójstwo, więc tutaj w tym zakresie musimy to zweryfikować poprzez przesłuchanie świadków. Śledczy nie wiedzą jeszcze, kto jest autorem tajemniczych SMS-ów, ale ustalili, na czyje nazwisko zostały zarejestrowane numery, z których je wysłano. Dwóch mężczyzn z Krakowa poznański sąd przesłucha przez wideokonferencję podczas kolejnej rozprawy 24 lutego. Oskarżony jest już zmęczony tym procesem, który trwa 6 lat. Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia doszło w listopadzie 2015 roku. Ewa Tylman i Adam Z. wracali z imprezy firmowej. Oboje byli pod wpływem alkoholu. Po raz ostatni kamery zarejestrowały ich razem w okolicy Mostu Rocha. Po 5 minutach na nagraniu pojawił się tylko Adam Z. Mężczyzna twierdzi, że nie pamięta, co się wydarzyło. Ciało 26-latki wyłowiono dopiero w lipcu z warty. Adam Z. konsekwentnie nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Bartosz Bartkowiak, Puls Dnia.